Dzisiaj omówimy sobie tkankę wzmacniającą, tkankę roślinną, stałą wzmacniającą. Jak widać, tu już są zrobione notatki, więc ja tylko je omówię, bo to jest dosyć sporo informacji ogólnie o tych tkankach. Ogólnie tkanka wzmacniająca po prostu wzmacnia organy, usztywnia je, chroni je przed złamaniem, dlatego roślinę nie tak łatwo na przykład złamać. Na przykład roślina, która stoi na powietrzu, nie złamie się pod wpływem podmuchu wiatru, chyba że to byłby jakiś huragan. Więc w skrócie wzmacnia organy roślinne, czyli właśnie liście, łodygę, korzeń. I ona może być twardzicą lub zwarcicą, czyli może być martwa lub żywa, bo twardzica, czyli sklerenchyma, jest martwa, a kolenchyma, czyli zwardzica, jest żywa, ma żywe komórki, bo tkanka to zespół komórek. I można sobie skojarzyć, że twardzica jest jakby twarda, więc jest martwa. Też miałam problem, żeby zapamiętać te nazwy, ale sklerenchyma to jest twardzica, kolenchyma zwarcica. Twardzica, martwe komórki, silnie zgrubiałe ściany, komórki wyschnięte ligniną, czyli komórki inkrustowane ligniną, ponieważ lignina i suberyna to są takie dwie substancje, które mogą znajdować się na komórce, na ścianie komórkowej komórki lub w komórce i po prostu zapewniają jej taką odporność mechaniczną. W przypadku ligniny jest to inkrustacja, czyli lignina się znajduje w ścianie komórkowej. Ściany komórkowe są nią wysycone. W przypadku suberyny jest to adkrustacja, czyli są na zewnątrz. Suberyna jest na zewnątrz ściany komórkowej. Ale teraz mówimy o ligninie. I sklerenchyma może mieć dwie formy, ponieważ może występować jako komórki kamienne, tak zwane skleroidy. Już sama nazwa nam wskazuje na to, że no jednak jest twarda, skoro komórki nazywane są komórkami kamiennymi, bo nie dość, że wyglądają jak kamienie, to jeszcze pewnie są twarde. A druga wersja to mogą być włókna sklerenchymatyczne. Na przykład w wiązkach przewodzących występują. Więc tak, komórki kamienne są na przykład w pestkach, dlatego pestki są takie twarde, właśnie dlatego. I dlatego może też mają taki kształt. One wyglądają mniej więcej tak, po prostu, żeby rozróżnić kształty, że jak mamy sklerenchymę, czyli twardzicę, to ona występuje w wersji takiej kolistej, czyli są to komórki kamienne, skleroidy, lub w wersji takiej wydłużonej i są to włókna. Wyglądają jak włókna. No więc po prostu komórki, skleroidy i włókna, to jest nasza twardzica. A zwarcica ma trochę więcej, jeżeli chodzi o informacje. Są to żywe komórki, są one oczywiście w młodych organach. I w niej mogą występować chloroplasty, to jest taka dosyć ważna informacja. I ona na przykład występuje u roślin wodnych, które też muszą być odporne na prąd wody i na ruchy wody, żeby nie ulec złamaniu. Więc wtedy ona występuje w części jakby centralnej rośliny. Wtedy łodyga jest bardziej elastyczna i poddaje się tym ruchom wody, ale się nie łamie. Dobra, i ona może też występować w dwóch formach, tak jak nasza sklerenchyma, czyli twardzica, występowała w postaci skleroidów i włókien sklerenchymatycznych, to zwarcica występuje w postaci kątowej i płatowej i to po prostu wszystko nawiązuje do tego, w jakim kształcie układają się jej komórki, czyli jaki zespół tkanek one tworzą. Bo może być ułożenie płatowe, czyli płaty idą na sobie, jakby są po prostu płat za płatem. To są komórki sklerenchymatyczne, komórki kolenchymatyczne ułożone są płatowo. Tutaj jest widok, jak to się mówi, prostopadły. Tu mamy widok poprzeczny. Komórki są ułożone płatowo, a tutaj kątowo, czyli jak widać tworzą takie dziwne kąty po prostu. I to by było w sumie na tyle, jeżeli chodzi o tkankę wzmacniającą. Czyli jeszcze raz powiem tylko, sklerenchyma, twardzica, martwe komórki, to jest bardzo ważna różnica. Komórki kamienne w pestkach i włókna sklerenchymatyczne we wnioskach przewodzących. A kolenchyma, czyli zwarcica, żywe komórki. Żywe komórki, dlatego ma też chloroplasty i może być w formie kątowej lub w formie płatowej. Najważniejsze też jest zapamiętać właśnie te rzeczy. I to w sumie na tyle.